Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym materiale będę chciał Wam pokazać, jak możecie napisać swój pierwszy test z użyciem biblioteki Jest. No nawet wyszedł rym, ale w każdym razie Jest jest to bardzo fajna biblioteka JavaScriptowa od Facebooka, która umożliwia testowanie kodu JavaScript. I możecie użyć tą bibliotekę oczywiście z takimi narzędziami jak React, Angular, Vue, TypeScript, Babel, Node itd., itd. Natomiast ja dzisiaj w dzisiejszym filmiku będę chciał Wam pokazać, jak możecie pisać takie proste testy swoich funkcji JavaScriptowych, więc jakby celem na dzisiejszy filmik nie jest pokazanie Wam, jak testować wielkich aplikacji, jak testować wielkie aplikacje Reactowe, ale jak możecie sobie stestować własne funkcje, które napiszecie w JavaScriptie. I żeby było ciekawiej, no to nie będziemy testować funkcji, która dodaje 1 do 2, ale zrobimy sobie jedno zadanko z takiej bardzo fajnej stronki, która się nazywa Exercism i na tej stronce macie różne zadania, na przykład z JavaScriptu albo z innych języków programowania, które możecie sobie rozwiązywać. Ja znalazłem dla Was bardzo proste zadanie, w którym jakby musimy napisać funkcję, w której rozmawiamy z Bobem. I Bob jest to taki jakiś nastolatek, który w momencie, kiedy zadajemy mu pytanie, to Bob zawsze odpowiada pewnie. Jak coś na niego nakrzyczymy, no to mówi, o kurde, wyluzuj ziomuś. Więc mamy taką prostą funkcję i napiszemy sobie dla niej testy w Jeście, żeby było ciekawiej. Więc myślę, że dzisiejszy materiał jest, myślę, skierowany do osób, które nie pisały nigdy żadnych testów albo chcą napisać swój pierwszy test w JavaScriptie dla swojej jakiejś funkcji z użyciem Jesta. Więc żebyście mogli sobie zobaczyć, że jest to naprawdę proste, to nie będę dzisiaj odpalał swojego edytora, ale pokażę Wam, że możecie sobie testować w oknie Waszej przeglądarki z użyciem projektu Code Sandbox. Ja link do tego Code Sandboxa z tego filmiku wrzucę do opisu pod tym filmikiem, więc będziecie sobie mogli ten kod, który ja Wam dzisiaj pokażę, dowolnie sobie zmienić, sprawdzić, czy też użyć go do testowania jakichś własnych rzeczy. Więc nie przedłużam i zaczynamy kodować. No dobra, więc utworzymy sobie na początek sandboxa. Tak jak mówiłem, będziemy testować zwykłą funkcję w JavaScriptie, więc wystarczy nam w zupełności projekt typu vanilla. Więc mamy tutaj folder src i tutaj sobie utworzymy nowy plik, który nazwiemy sobie askbob.js. I askbob.js to będzie tak naprawdę ta nasza funkcja, w ramach której spróbujemy sobie rozwiązać to zadanko. Więc utworzyłem sobie tą funkcję. Tutaj wewnątrz sobie na przykład zrobimy askbob. Wiadomo, że jeżeli chcemy o coś zapytać Boba albo coś mu powiedzieć, w zasadzie nie będzie to askbob, tylko talk to Bob, bo możemy nie tylko mu coś zadać, jakieś pytanie, ale możemy też na niego nakrzyczeć lub po prostu nic mu nawet nie powiedzieć. Więc to, co będziemy mówić do Boba, to będzie jakiś message i to wszystko opakujemy sobie w jakąś tam funkcję i zwrócimy sobie na przykład słowo test i wyeksportujemy sobie tą funkcję z tego pliku talk to Bob. Więc tak, mamy tą funkcję. Tu oczywiście możemy sobie zmienić nazwę tego pliku, żeby było talk to Bob. I teraz możemy napisać pierwszy test w naszym życiu. Code Sandbox ma tutaj obsługę jakby testowania, ale zanim jakby możemy cokolwiek przetestować, no to musimy oczywiście zainstalować bibliotekę Jest, która jakby no, pozwala nam pisać testy. Więc dodamy sobie tutaj zależność, która po prostu się nazywa Jest, więc wybieramy ją. I po chwili myślę, że powinno nam się to zainstalować.
i jakby Jest działa w taki sposób, że możecie testować sobie swoje funkcje. No i Jest musi w jakiś sposób wiedzieć, która funkcja lub który fragment w waszym projekcie to jest no niezwykły kod, ale kod testujący. No i tutaj do tego jest kilka różnych sposobów. Można sobie utworzyć na przykład folder test chyba i tam możemy sobie wpisywać te testy, albo też można zrobić po prostu tak, że utworzyć plik, który nazywa się na przykład tak samo jak nasza funkcja, czyli talk2bob i .test.js. I tutaj możemy już pisać kod odpowiedzialny za testowanie funkcji talk2bob. Widzicie, że już pojawia nam się tutaj, że mamy jakiś test, który jest sfejlowany i teraz hasn't been transpiled yet. Więc chyba jest to po prostu jakiś tam domyślny błąd, jak mamy pusty plik, tak tutaj nasz ten Code Sandbox reaguje, a my tymczasem spróbujemy zaimportować funkcję, którą będziemy testować, więc to będzie talk2bob from i z pliku talk2bob. I teraz sobie napiszemy jakiś test. Testy możemy pisać z użyciem funkcji test, i tutaj jakby wpisujemy to, co chcemy przetestować, albo możemy skorzystać z funkcji it. I to jest tak naprawdę tylko po to, żeby to się łatwiej czytało po angielsku, tak? Czyli jeżeli ktoś czyta fragment naszego kodu, no to na przykład może przeczytać it returns i na przykład test message. I tutaj możemy sobie napisać wewnątrz nasz kod i na przykład oczekujemy, że funkcja talk2bob w momencie, kiedy nic do niej nie przekażemy, że ona nam zwróci jakiś wynik i tutaj będzie na przykład test. No i widzicie, że tak naprawdę mamy już pierwszy test, który nam przeszedł, ponieważ w tym miejscu, kiedy napiszemy tą funkcję it, i tu na przykład returns test message, chcemy zbadać, że funkcja zachowuje się w jakiś określony sposób przy na przykład określonych parametrach. I tutaj po prostu piszemy sobie po angielsku to, co chcemy przetestować, żeby no na przykład w sytuacji, kiedy ten test nie przejdzie, żeby inni programiści jakby czytając jakby logi z tego naszego skryptu, żeby wiedzieli, no jaki test nie przeszedł, tak? No bo jeżeli byśmy ten test nazwali sobie tam x123, tak? No to nikomu nic nie mówi. Ale jeżeli test nazywa się, że na przykład funkcja talk2bob musi zwracać test message, no to wtedy jakby już ten test coś nam tutaj wnosi i nawet po przeczytaniu po prostu logów ktoś może od razu wiedzieć, o co chodzi. No ale jednak nie przyszliśmy tutaj po to, żeby pisać takie proste testy. Chcemy napisać testy, które spełnią jakby wymagania z tego zadania, z tej strony Exercism. Więc skopiujemy sobie, żeby pamiętać, co musimy zrobić tutaj stąd i zabawimy się teraz w takich deweloperów, którzy najpierw piszą testy, a później piszą kod. Ja oczywiście na co dzień tak nie robię, ale myślę, że jest to fajne ćwiczenie, jeżeli chcecie na początku poćwiczyć sobie pisanie testów, to bardzo fajnie jest właśnie zacząć od pisania testów, a dopiero później kodu, bo jak zaczniecie to jakby sprawdzać na sobie, to zobaczycie, że wtedy często zapala się jakby taka żarówka, jak lepiej napisać kod, bo wtedy go łatwiej po prostu możecie przetestować. Ale jakby to jest, myślę, że dość indywidualna sprawa i tego nie będę dzisiaj poruszał, ale pokażę wam po prostu, jak możecie pisać takie proste testy dla takich zadanek. Więc w momencie, kiedy jakby zadajemy Bobowi jakieś pytanie, to Bob odpowiada sure. Więc napiszemy na przykład pierwszy test, który nazwiemy w ten sposób. It answers sure. Albo w sumie
Możemy zostawić tak, tu damy podwójne nawiasy, znaczy cudzysłowie, czy jak to tam się nazywa, answers short if you ask him a question. Czyli, i tu mamy expect talk to Bob i na przykład napiszemy how are you. No i mamy pierwszy test, który nam no, nie przechodzi oczywiście, tak, bo jakby spodziewamy się, że Bob odpowie nam tutaj sure. Więc test nie przechodzi. Tak? Czyli mamy spełnione pierwsze wymaganie naszego zadania w taki sposób, że zadajemy jakieś pytanie i odpowiedź musi wynosić sure. Więc najprościej będzie, myślę, podejść do tego zadania w taki sposób, że po prostu napiszemy sobie tutaj jakieś takie ify i na przykład message ends with, czyli to jest taka funkcja, którą możemy wykonać na stringu, czy i wtedy tak naprawdę, jeżeli to jest string, tak, to możemy na tym, na tej zmiennej, jakby, która jest stringiem, zadać, wykonać funkcję ends with, która po prostu nam zwróci prawdę w sytuacji, jeżeli jakiś string ma na końcu znak zapytania. To jest ends with metoda i tutaj możecie sobie o niej przeczytać. A jeżeli ta wiadomość kończy się znakiem zapytania, to chcemy zwrócić sure. A tu jest, o, dobra. Więc mamy jakby pierwszą próbę i już widzicie, że w momencie jak zapiszę to, to mamy pierwszy test spełniony. No to spróbujemy polecieć dalej, więc robimy kolejny test dla naszej funkcji. Tym razem będziemy sprawdzimy, co się stanie, jeżeli nakrzyczymy na Boba. Czyli kolejny test sobie piszemy, czyli to odpowiada wow, chill out if you yell at him. I teraz do Boba powiemy na przykład Bob i po prostu wykrzyknik. No i mamy test, który nam nie przychodzi, tak, widzicie to ładnie w tej konsoli, że jakby spodziewamy się, że odpowiedź będzie, nie napisałem jeszcze, jaka będzie odpowiedź. Spodziewamy się, że w momencie, gdy do funkcji podamy to, to jakby zwrotka z tej funkcji to będzie ten tekst. Więc jakby tu zawsze oczekujemy, że coś będzie jakby spełniało ten warunek. I warunków jakby takich tych funkcji do sprawdzania typu to be, no to w Jeście mamy kilka. Nie będę dzisiaj wchodził w szczegóły, ale generalnie w using matchers to będzie chyba tutaj. Generalnie mamy tych matcherów różne, tak? Mamy to be null, to be undefined, to be truthy, to be falsy, więc możemy testować jakby różne scenariusze, tak? Czyli jeżeli oczekujemy, że n jest nulem, jeżeli to jakby jest prawdą, no to test przechodzi, a jeżeli n na przykład wynosiłby 1 albo byłby stringiem, nie byłby nulem, no to ten test nie przychodzi. Tutaj macie oczywiście także różne matchery, które możecie zastosować do liczb, które możecie zastosować do stringów, do tablic. Tutaj tego jest sporo i odsyłam Was jakby do dokumentacji. Ja też nie będę dzisiaj wchodził w szczegóły, bo po prostu chcę się skupić na tym, żeby pokazać Wam, jak się pisze takie testy i jak mogą one być pomocne w rozwiązywaniu takich prostych zadanek. Więc mamy test, gdzie krzyczymy do Boba z wykrzyknikiem, no i spodziewamy się, że Bob wtedy nam odpowie, żebyśmy wyluzowali. Tymczasem ten test nie przechodzi, bo ten warunek jest niespełniony. Na końcu po prostu zwracamy słowo test. Więc dodamy sobie kolejnego ifa i jeżeli coś się kończy znakiem z wykrzyknikiem, to wtedy odpowiadamy tak, jak powinno być w tym zadaniu. I zapisujemy i mamy już dwa testy, które nam przychodzą. I teraz
mamy kolejny warunek. If you yell a question at him. Czyli myślę, że tu chodzi o po prostu zastosowanie znaku zapytania i wykrzyknika, więc zadamy mu po prostu pytanie what the hell, co do diabła w wolnym tłumaczeniu, i Bob musi nam odpowiedzieć w ten sposób. I ten test oczywiście nam nie przechodzi. Teraz, co ciekawe, zwraca nam chill out, prawda? Bo jakby nasza prosta funkcja wykrywa po prostu, że mamy wykrzyknik na końcu, tak? A my tutaj mamy wykrzyknik na końcu, ale chcemy też rozpoznać, czy jest znak zapytania przed, więc oszukamy nieco ten nasz program. Oczywiście wiem, że to zadanie da się rozwiązać pewnie lepiej i na wiele różnych sposobów, ale jakby dzisiaj chcę wam po prostu pokazać, jak się pisze testy, i w zasadzie nie będę się skupiał tutaj na pisaniu jakichś wyrażeń regularnych, ale oczywiście jeżeli chcecie to zrobić, to jak najbardziej możecie. Więc skopiujemy sobie tą odpowiedź i w momencie, kiedy ktoś krzyknie pytanie, tak, tłumacząc to zadanie, to taka powinna być odpowiedź. Więc zobaczmy, czy testy nam przychodzą. A, tutaj nie zmieniłem. Oczywiście dlatego mi wykazuje, że są dwa testy, bo się tak samo nazywały. I tutaj zrobimy kolejny test. I on jest spełniony. Teraz mamy kolejne zadanie. Jeżeli nic nie powiemy do Boba, to zwróci nam takie fine. Więc po prostu zrobimy tak. I jeżeli message jest pusty, czyli message, jeżeli nic nie powiemy do Boba, to po prostu nam odpowie w ten sposób. No i napiszemy na to test. Jeżeli nic nie powiemy do Boba, czyli po prostu prześlemy mu pusty znak, to odpowie nam w ten sposób. I tutaj mamy już czwarty test, który nam przechodzi. I teraz ostatni, jeżeli powiemy mu cokolwiek innego, czyli jeżeli powiemy mu cokolwiek innego, na przykład jakieś liczby, to oczekujemy, że on odpowie whatever. Sprawdźmy. I chcemy, żeby to było whatever. Ale jakby my domyślnie napisałem, że po prostu jeżeli żaden z tych warunków nie przejdzie, to na końcu jest zwracany test, a powinno zostać zwrócone whatever. No i widzicie, że mamy kilka testów napisanych. No i generalnie tak w skrócie mówiąc działa pisanie takich bardzo prostych testów. Tutaj jakby bardzo fajne w pisaniu testów jest to, że zobaczcie, mamy napisane jakieś tutaj już testy i mamy tą funkcję. I na przykład w sytuacji, gdyby ktoś przyszedł i wam powiedział, ej, słuchaj Artur, co ty tutaj zrobiłeś w ogóle? Używasz tej funkcji endswif zamiast na przykład użyć tutaj wyrażeń regularnych? No i mógłbym zacząć sobie tutaj pisać wyrażenia regularne, które po prostu sprawdzałyby mi, czy na końcu jakiegoś tam tekstu faktycznie znajdują się na przykład znak zapytania i wykrzyknik, i mógłbym zmienić ten kod tutaj w tym miejscu i od razu zobaczyć, czy te testy wszystkie mi przechodzą.
A gdybym nie miał tych testów, no to bym co musiał zrobić? No zmienić kod i później tą funkcję testować na nowo, ręcznie, wprowadzać każdy z tych wymaganych jakby danych wejściowych i sprawdzał po kolei, czy ta funkcja dalej mi działa. Natomiast w sytuacji, gdy mam po prostu napisany tutaj test automatyczny, no to za każdym razem, jak coś zmienię w tej funkcji, mogę po prostu wykonać mój test i zobaczyć, co tam się dzieje. Więc myślę, że jest z tego naprawdę fajna korzyść. Oczywiście tutaj był taki dosyć prosty przykład, ale myślę, że jeżeli powiecie, że jest to dla Was interesujący temat, to zrobię dla Was kolejne filmiki, gdzie będę omawiał na przykład, jak w Jeście testować kod asynchroniczny, jak na przykład testować jakieś takie rzeczy związane z odpytywaniem zewnętrznych API, jak je mokować, jak robić takie bardziej zaawansowane testy. Więc jeżeli interesuje Was ten temat, to dajcie znać w komentarzach. A ja dziękuję bardzo za uwagę i życzę Wam miłego dnia.